jeżeli jako ludzie jesteśmy skierowani jak gdyby ku innym ludziom, jesteśmy wrażliwi na innych ludzi, oceniamy i siebie samych, i innych ludzi, patrzymy, jaki jest świat wartości, to trzeba sobie uświadomić, że mamy wzajemnie wpływ na to, kim jesteśmy. Zwłaszcza dotyczy to procesu wychowania dzieci. My jako starsi, jako starsze pokolenie, powinniśmy w kontakcie z dziećmi, czy my jako dorośli w kontakcie wzajemnym, powinniśmy być wrażliwymi na dobro, czyli na to, co czyni nas prawdziwie lepszymi, bo to jest prawdziwe dobro. I w tym sensie trzeba powiedzieć, że człowiek jest taką istotą relacji, istotą odniesienia. Jestem takim człowiekiem, jakim pomogą mnie zrobić innym. Inni. Ty jesteś takim człowiekiem, takim mężczyzną, taką kobietą, jaką cię uczynią inni ludzie. Czy to znaczy, że ja sam jestem absolutnie wydany na jak gdyby pożarcie przez innych ludzi? Nie. Mam możliwość samowychowania. Mam możliwość kształtowania moich wewnętrznych postaw w zależności od tego, jakie wartości w swoim życiu przyjmę jako istotne i kształtujące moje dobro. Niemniej jednak wiele zależy od tego, co uzyskam od innych ludzi i innym ludziom też powinno zależeć na tym, co uzyskają ode mnie. Czy potrafię w tej relacji wzajemnej z innymi ludźmi, czy potrafię pomóc im do tego, by byli dobrzy? To jest sens wychowania. Ta relacyjność dotyczy przede wszystkim, myślę, że przede wszystkim tego, że jesteśmy mężczyznami i kobietami. To jest temat naprawdę trudny. Wiele się na ten temat pisze, ogromnie wiele się mówi, ale to jest bardzo płytkie w większości wypadków. Nie chcę powiedzieć, że wszystko, co się mówi, jest płytkie, bo to byłaby niesłuszna ocena, ale myślę, że bardzo wiele naszych zdań i opinii o męskości, o kobiecości nie sięga do głębi problemu, nie sięga do głębi mojego człowieczeństwa. Trzeba, żebyśmy wiedzieli, że jestem człowiekiem jako mężczyzna, że jestem człowiekiem jako kobieta. To jest dopiero prawidłowe widzenie człowieka. Czy wiem, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta? Jeżeli nie bardzo wiem, kim jestem, to i nie wiem, kim jestem jako mężczyzna, czy kim jestem jako kobieta. To jest warto zastanowienia się.